Mariusz Olkiewicz, Indokejcz.pl. Znajdujemy się w Radomiu przed galą Babilon MMA 14 po oficjalnej ceremonii ważenia. Jest ze mną Kevin Szaflarski. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Kevin, jak wyglądały przygotowania pod okiem trenera Oklińskiego? No bo widzę, parę kilogramów spadło chyba. Znaczy, były skrócone przygotowania przez pandemię, ale cały czas, odkąd ta pandemia wybuchła, to utrzymywałem formę, trzymałem dietę, cardio robiłem, także mimo tych krótszych przygotowań mam dobrą formę. W takim razie powiedz, gdzie tą formę podtrzymywałeś w trakcie pandemii? No tam u siebie robiłem cardio, takie zarówno tlenowe, jak i beztlenowe. No cały czas trenowałem, także forma jest. No parę minut przez wypadek w Warszawie się spóźniliśmy na ważenie, więc drać, ile kilogramów dzisiaj wniosłeś? 115,5 jakoś, ale to na pusty żołądek, także normalnie będzie więcej na pewno. Na pewno będzie więcej. Słuchaj, w takim razie chciałbym zapytać Cię o rywala. No, przejrzałem jego topologię, to nie jest imponujący rekord i znów pojawiały się głosy, że znów rywal, który nic nie odpowie na żadne pytanie w wypadku Twojej wygranej. Ty znów ponosisz duże ryzyko, no bo jak przegrasz, to tego hejtu, ta fala się jeszcze większa wyleje. Jak Ty do tego podchodzisz? Ty w ogóle zwracasz na to uwagę? Ja hejtem się, broń Boże, nie przejmuję, nie biorę tego do siebie. Często powiem, że się brzydzisz. Nie, nawet dobrze, niech mówią jak najwięcej. Jestem, no mi to nie przeszkadza w ogóle. A co do przeciwnika, no to ma słaby rekord, ale przegrywał z dobrymi, bo przegrał z gościem, co 3 razy Imman wygrał. A ten drugi, co go pokonał, to tam pamiętam z tego, co patrzyłem na amatorstwie, przewalczył 3 rundy z pełny dystans z Magomedem Ankalajewem. No to nie przegrywał ze słabymi. Uważam, że jest lepszy niż jego rekord, ale jestem dobrze przygotowany, jestem gotowy na niego. Powiedz w takim razie, to jest skrócone przygotowanie już pod okiem trenera Oklińskiego. Ile to trwało? No koło miesiąca gdzieś mniej więcej. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale coś koło miesiąca. W takim razie powiedz, co udało się w tym czasie zrobić, poza taktyką. No wiemy, że trener Okliński jest taktykiem genialnym. Jeżeli jego plan się zawsze sprawdza, jeżeli się udaje, no to jest zawsze zwycięstwo. Jednak tutaj się nie myli, więc co udało się jeszcze podkręcić, jeżeli chodzi o umiejętności? No wszystko po trochę, bo przygotowuję się wszechstronnie, także wszystko po trochę poprawialiśmy. Jestem zadowolony. Nawet trochę mnie zaskoczyło to, że w takim krótkim okresie udało mi się dobrze przygotować, także no super, czekam tylko na walkę. W takim razie powiedz, jakie plany na dalszą część roku, no bo nie jesteś zawodnikiem, który walczy za dużo, wręcz fani się raczej Ciebie dobagają i czekają na kolejne walki. Ile chciałbyś Ty stoczyć walk w tym roku? Wiesz co, nie wiem, na razie nie chcę wybiegać, skupiam się tylko na jutrzejszym zadaniu. W takim razie powiedz, no wiadomo, mamy takie czasy, jakie mamy w tej chwili, dużo niepewności, więc kontrakty często są krótsze. Czy jest szansa, że jeszcze w Babilonie się zobaczymy, czy to jest kontrakt na jedną walkę? Nie, no jest szansa, że mnie zobaczycie. Tylko muszę wygrać jutro. To dużo się mówi o Twojej walce z Michałem Kidą. Oglądasz jego walkę na fanie z Igorem Pokrajacem? Oglądałem. Co byś o niej powiedział? Znaczy no fajnie, Michał wygrał, brawo dla niego, ale też tam no mam informację tam od środka, bo mam znajomych w Chorwacji, że no Igor już dawno, dawno jest poza tam swoją formą. No ale czapki z głów dla Michała, wygrał, gratulacje. Zaskoczony byłeś z kolei tym, co pokazał Oli Thompson, no bo chyba się nikt nie spodziewał nokautu na Szymonie Bajorze, Szymonie, którego no gdzieś Polacy klasyfikują w top 5. No ale wiesz co, to jest waga ciężka i tak czasem jest, że jeden cios wejdzie i kończy walkę, no czasem się tak zdarza. W takim razie powiedz, no bo dużo o tej walce mówiło się jeszcze wcześniej z Michałem Kito, tutaj do niego powrócę, czy Ty jesteś zainteresowany takim starciem w przyszłości? Wiesz co, ja na razie nie chcę o tym mówić, co będzie, najpierw muszę wygrać, ale była taka sytuacja, byłem na spotkaniu jakoś na przełomie roku z włodarzami IPL MMA i umówiliśmy się na walkę z Michałem Kitą na marzec i zgodziliśmy się na warunki finansowe, na wszystko, no ale gala się nie odbyła, no to nic nie poradzę na to, ale ja się zgodziłem na Michała, na pieniądze, na wszystko. No czekamy, aby taka walka się odbyła, no bo fani, co kibice chcą, powiedz jutro, nie będzie publiczności, będzie bardzo cicho, będzie słyszeć tak, Mirka na pewno, Oklińskiego, trenera Oklińskiego, będzie słyszał na 100%, nie będzie słyszał pewnie narożnika, bo trener Oklińskiego zagłuszy, bo wie o narożniku rywala, ale tak poważnie, brak publiki, myślisz o tym, że będzie wyjątkowa atmosfera? Nie, ja nie patrzę tak na to, po prostu podchodzę tak, żeby wyjść, zrobić swoje, nie zwracam uwagi, czy jest publiczność, czy nie ma, koncentruję się na walce. To poza trenerem Oklińskim, kto w narożniku jutro? Będzie mój trener od przygotowania kondycyjnego, taki Łukasz. Dobrze, w takim razie dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. No i co, liczymy jutro na jak najlepsze umiejętności i pokaz w klatce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.